współpraca z Egzotarium Doliny Gadów w Kielce zaowocowała stworzeniem bardzo wyjątkowego projektu. 20 terrariów znalazło się na poziomie plus 2 dekorada w Galerii Echo i możemy oglądać wystawę egzotycznych gadów przez okres 2 tygodni. Ta wystawa jest dlatego wyjątkowa, że przenieśliśmy po raz pierwszy egzotyczne zwierzęta, które fascynują i małych, i dużych, do obiektu handlowo-rozrywkowego. Podoba Ci się taka wystawa? Tak. Przynajmniej sobie mogę pooglądać na żywo jakieś zwierzaki takie egzotyczne. Węże, co właściwie nie ma kontaktu z takim czymś. No rybki to gdzieś tam może zobaczyć, ale takiego węża to raczej ciężko. A taką jaszczurkę? Podoba Ci się, co? Tak, podoba mi się bardzo. Dlaczego? Bo mi się zwierzęta podobały. A nie boisz się takich węży? Nie. A co ci się najbardziej w nich podoba? A takie śpicia z tołką. Widzieliście węża? Tak, widzieliśmy. Prowadzi nocny tryb życia. Tak to nie ruszał się teraz. Wolał leżeć i na 2-3 tygodnie je, a tak to się wylegiwuje. Tak, oczkami. Ja lubię gady trochę. Tak, lubię gady. Była kiedyś wystawa gadów w szkole. Ja lubię dotykać, lubię węże, jaszczurki i inne gady. Żółwie chciałem mieć, ale nie dostałem, bo nie znaleźli mi i ciężko było znaleźć, ale mi nie znaleźli.